Może kiedyś mnie tak wymurują, jak zasłużę na stare lata. Taka, wiesz, wzruszająca chwila i tak dalej. Ale u mnie w Radomiu jest to codziennie, więc... Teraz największa chluba. Radomia zaraz po Martynie. Po chwilę. Martyna, gdzie my teraz jesteśmy? Na radomskim staniku. Proszę bardzo, jak ktoś chce zagrać scenę z filmu, to tutaj wchodzimy. Ta scena na, nie wiem czy teraz nie podpadnę tym, którzy się znają na żeglarstwie, na dziobie, jedna z twoich ulubionych w Titaniku? No myślę, że tak, bo taka, wiesz, wzruszająca chwila i tak dalej, ale u mnie w Radomiu jest to codziennie, więc... No to teraz idziesz na górę i pokazujesz, jak Kate stała. Musisz robić ze mną. Teraz muzyczkę tu dograsz i... Co się stało, Martyna? Słońce mi w oczy świeci i popłakałam się. Popłakałaś się, że tak. W tym okresie roku jeszcze jest takie ładne słońce. Ze wzruszenia. Tak, i teraz już makijaż do wyrzucenia. A dużo czasu spędzasz? Nie, ja przed 5 lustrem? Minut i jestem gotowa. Czyli po sprintersku. Tak, szybko. Nie oszukuję ludzi, wiesz, na wygląd. Tutaj, jak jest cieplejszy okres, postawiają nam Radom Eye, więc mamy widok na cały Radom. Już teraz zabrali niestety, bo zimno, ale zdarzała się przejechać. Emocje jak na grzybach. Właśnie na grzyby bym poszło może jeszcze. Bo dziadek mi wysyłał, że wysyp jest, to... Lubię zbierać grzyby, ale nie lubię jeść. Jak się żyje w Radomiu? Mi się żyje bardzo dobrze i w zasadzie w tym miejscu czuję się tak bardzo komfortowo. Gdzieś tam mam trenera z Katowic i bywałam w Katowicach. Wiadomo, że gdzieś... No fajnie, ale ten sentyment do Radomia jest taki... dosyć mocny i sama nazwa ma w sobie dom, więc zawsze tu mi się wraca tak, czuję się jak u siebie po prostu. Jeśli chodzi o takie życie samo w sobie, to niczego mi tutaj nie brakuje, wręcz komfort dla sportowca jest szeroki, wysoki, hala, stadion, siłownie na każdym rogu, można pakować, trenować. A dużo czasu spędzasz na siłowniach? Jak oglądając twoje zdjęcia w social mediach? Szczerze mówiąc, wrzesień głównie na siłowni, bo trzeba było troszeczkę przytrzymać formy, żeby nie złapać boczków siedząc na kanapie. Więc taki miałam aktywny wypoczynek i tam bardziej takie rowerki, bieżnie. A normalnie w okresie przygotowawczym to dwa razy w tygodniu. Myślę, nie jest jakoś tak dużo, tylko każdy tak trenuje. A jeszcze wracając do tego Radomia i tych żarcików, to dziewczyny ze sztafety nie dworują sobie z ciebie czasami, że z Radomia o, przyjechała chytra baba? Niech by spróbowała. Nie, chyba nie, tak nie kojarzę. Chytra nie jestem, więc może dlatego. A przywodzisz im serki albo 3 cytryny? Nie przywożę. Same sobie kupują, ale co? Mogę być dumna, że serki, które są raczej takim niezbędnym składnikiem do ciast i innych rzeczy, właśnie pochodzą z Radomia. A nie wiedziałam, że pomnik mamy. Zaraz sobie go zobaczymy, bo Michał mi podpowiedział, że takowy jest w Radomiu. Jesteś rozpoznawalna w Radomiu? Myślę, że ci, którzy się interesują sportem, gdzieś tam bardziej kojarzą nazwisko, bo wiesz, po cywilnemu, a po sportowemu trochę inaczej się wygląda. Ale jak już usłyszałam nazwisko, to właśnie... coś mi to mówi. Czyli jakbyś szła teraz na biało-czerwono ubrana, to zatrzymywaliby nas. To wtedy tak,
albo jeszcze w kucyku i z karteczką kotwiła. To wtedy tak, a tak żeby wiesz, gdzieś tam, żebym się czuła jakąś celebrytką, to nie. To po medalu nie wzrosło zainteresowanie i popularność? Trochę tak, trochę bardziej. Nawet sąsiedzi się skapnęli, że mieszkają ze sportowcem i gratulowali. Ale jeszcze tak wiesz, ciężko to odczuć, bo byłam trochę w rozjazdach, rzadko się pokazuję tak w Radomiu. Bardziej właśnie na stadionie, gdzie już wszyscy mnie znają, no to uważaj, bo się wybawisz. To tam po prostu każdy wie, że wiesz, przyjeżdżasz z medalem, gratulacje i cześć. No, a jednak. No, widzisz. Poznali. Brawa dla tych trojga. Przypadek. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Jak widać w Radomiu nie tylko Serek ma swój pomnik. Tak. Są jeszcze filozofowie. Może kiedyś mnie tak wymurują, jak zasłużę na stare lata. Tylko jeszcze z, wiesz, młodym wizerunkiem. Chciałabyś odcisnąć swoją dłoń, stopę gdzieś tu tak. W Radomiu? A ty byś nie chciał? No w Radomiu niekoniecznie, bo rzadko tu bywam. Jestem tu pierwszy raz. Jak dostanę taką propozycję, to na pewno rozważę pozytywnie. Wtedy stolik i buty. Albo takie, najważniejsze medale, jak już skończę karierę za 20 lat. Ale buty biegowe czy buty ogólnie? Kolce, bo jesteś fanką kolce, butów. Fanką butów tak, ale ostatnimi czasy jest jakaś taka moda, która nie przypada mi do gustu, więc... Jakie buty nie przypadają ci do gustu? Wiesz co, teraz są w modzie takie z takimi dużymi podeszwami. I ławeczka patriotyczna, ulubione miejsce relaksu Martyny Kotwiły. Tak. Jeszcze nie korzystałam, może zobacz jak się siedzi. Nie ma instrukcji, jak się podnieśla. To ja nie wiem, jak się podnieśla. Jak jest? Generalnie w sztafecie to trzymacie się tak razem. Dobry macie kontakt jako team, jako drużyna, co patrząc po tych wszystkich imprezach i zgrupowaniach, no to dobrze się bawicie w swoim gronie. Myślę, że siłą rzeczy spędzając ze sobą tak dużo czasu, nie możemy się nie lubić, bo no jakby się spędzało treningi i w ogóle obozy w takiej atmosferze. Myślę, że gdzieś tam zgrałyśmy się ze sobą na tyle, by się akceptować co najmniej. I każda z nas, wiadomo, chce być lepsza i rywalizujemy ze sobą, ale nie ma jakichś takich, wiesz, nienawiści między nami i lubimy też ze sobą wyjść prywatnie, gdzieś się porozmawiać, może nie o sporcie, ale o jakichś takich babskich sprawach. A powiedz, to teraz szybki teścik. Kto jest największą gadułą w kadrze sprinterek? Klaudia chyba. Klaudia Adamek. A największą panikarą? Największą panikarą Magda Stefanowicz. Największa panikara Magda Stefanowicz. Kto wprowadza największy spokój? Ja. Nie, no może nie ja. Marlena jest taka bardziej, wiesz, stonowana i nie wybucha emocjami. Więc Marlena gola. A kto najczęściej stawia się trenerowi? Zależy któremu. Kadrowemu. Klaudia. Ach, ta Klaudia. największy diabeł wśród sprinterek? No tak mi się wydaje, bo znaczy generalnie trener kadrowy też jest prywatnym trenerem dziewczyn, więc może jakiś taki większy luz. Ja rzadko się stawiam trenerom, jakiemukolwiek, chyba że naprawdę coś jest takie, wiesz, niezgodne z moimi wewnętrznymi zasadami, to wtedy
ale raczej jestem zawodniczką, która szanuje zdanie trenera i robię to, co należy. Nie mam jakichś takich fokus. Chyba, że naprawdę coś jest takie, wiesz, jak nie mogę, to naprawdę nie mogę, bo coś. A która z Was najdłużej szykuje się do wyjścia na trening, na zawody? Też Klaudia. Chyba tak, ja szybko na pewno. Jak miałam pokój z Magdą, ona też tak neutralnie. Klaudia się zawsze spóźnia. A kto ma największy problem z utrzymaniem porządku w pokoju? O, to ja. To muszę przyznać, że ja, bo wiesz, pierwszego dnia, znaczy jeżeli w ogóle dojdzie do rozpakowania, bo czasem potrafię żyć na walizkach, ale jeżeli dojdzie do rozpakowania, to po prostu z każdym upływającym dniem, każdy trening to jest, wiesz, rozebranie ciuchów treningowych, prysznic, ubieram się, potem idę na trening, więc zdejmuję te rzeczy prywatne, zakładam kolejne treningowe. No i to akurat dziewczyny, myślę, że jednogłośnie stwierdzą, że ja, jak już jestem w pokoju z Marleną, to kombo. Ale my lubimy taki, wiesz, artystyczny nieład. Teraz największa chluba. Radomia zaraz po Martynie. Po chwilę. Lubisz sobie pojeździć też samochodem i tam wcisnąć troszeczkę mocniej prawy pedał. Tak, niestety teraz mandaty poszły w górę, więc muszę się hamować swoje, wiesz, rajdowe ja. Ale lubię i wszędzie, gdzie się tylko da, jeżdżę samochodem. Rzadko, znaczy z psem chodzę na spacery, a wszędzie, gdzie tam, wiesz, trzeba się przetransportować, to samochód i to jest mój zdecydowanie ulubiony środek transportu. Mówisz o tej rajdowej, wyścigowej duszy, charakterze. Wielu zawodników, jak kończy karierę, to idzie w rajdy samochodowe. Adam Małysz startował między innymi, jeśli chodzi tu o polskie podwórko. Widzisz siebie po karierze lekkoatletki, chociaż w jakichś takich rajdach, powiedzmy, półamatorskich, półzawodowych? Myślę, że na pewno bym się tam odnalazła, aczkolwiek gdzieś tam w głowie mam długą karierę lekkoatletyczną. Ciężko mi powiedzieć, jak się potoczy tam dalej moja życiowa ścieżka, ale na pewno gdyby była taka możliwość i okazja, to bym się tam odnalazła. Szczególnie jakbym dostała jakiś fajny samochód. Fajny samochód, czyli dużo koni mechanicznych. Tak, dużo koni, ale nie męczyłabym wszystkich, bo szkoda.